Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, przed nami kolejny odcinek z LEGO Hobbita. Ja już wam mówiłam, że ten odcinek będzie dłuższy w poprzednim w sumie, o. Chciałam zacząć dzisiaj parę questów dodatkowych. Trochę nam zejdzie, zanim ruszymy z fabułą. Natomiast to, co wam chciałam pokazać, teraz nam się zaczyna prawdziwa gra, gdyż jak widzicie, mam tutaj całą paletę krasnoludów. Dodatkowo wszystkich dodatkowych kompanów, z których każdy robi coś innego jeszcze dodatkowego. No dobra, weźmiemy sobie Torina na początek. Daje nam informację o tym, co zrobiłam przed chwilą. Ale no tak jest i to nam się bardzo przyda. Dzisiaj bym wam chciała pokazać parę sekretów, parę miejsc, do których można dojść. Zbierzemy chyba jakieś tam złote klocuszki. Nawet przy okazji. Także troszeczkę się będzie działo. Nie będzie to takie, że tak powiem, puste bieganie i zbieranie samych klocuszków, tylko jednak robienie czegoś konkretnego w sposób, w który postaram się tego nie zlamić. Wiecie co, tak w sumie już na wstępie możemy sobie zamienić Bilbo. Bilbo sobie możemy zamienić na kogo ja bym go zamieniła. Na Bofura, bo Bofur nam się tutaj bardzo przyda w tej lokacji. I słuchajcie, zbieranie skałek Bofurem to będzie coś, co ja muszę robić, bo po prostu bez tego, no nie. Nie będziemy w stanie skończyć żadnego questu. Zacznijmy sobie od takich oto drzwi, które, jak przed nimi stajemy, same się otwierają. I to jest zejście do jednej z jaskiń. Może jakaś jest ostatnio mądralińska robię w tych. Ale tak, tutaj nam będzie potrzebny któryś z panów. Czy oni się mogą połączyć? Oczywiście, że się mogą połączyć. I w slow motion rozpierdzielamy srogo ścianę. Teraz mi będzie potrzebny, zmienimy sobie, o. Nie, wróć. Będzie mi potrzebny Ori. Jak widzicie, jak są takie tarcze, do takich tarcz może strzelać Kili ze swojego łuku, ale Ori strzela z procy. Jak widzicie, tam jest taki woreczek pod spodem i kamyczki wpadają do woreczków. To jest, powiem szczerze, dość efektowne. No. Nie wiem, jakim cudem on strzał do tyłu, ale spoko, dobra. Ściana rozwalona. I teraz będzie nam potrzebny Fili. Jest tu Fili? Czy ja mam Filiego tutaj? Nie mam go. Gdzie on jest? Oj, no, nie mam. Jest, dobra. Fili troszeczkę jak sam może kopać w ziemi. Także on się tutaj roślinkami opiekuje. Wyhodował nam grzybka. Weźmiemy sobie od razu Bofura, bo Bofur nam się przyda dalej. I tutaj mamy dźwignię, którą możemy w sposób dokładny przesuwać. I w taki oto sposób otworzyliśmy sobie tutaj wyjścia. Dodatkowo możemy sobie, zresztą mogliśmy do tej skałki dojść od samego początku. No, dobra, mamy zebrane składniczki. Tutaj wrócę, bo akurat te czarne klocki to jest coś, co jest mi bardzo potrzebne. Co się przydaje w wielu questach. Z tego, co zauważyłam. I zmierzamy do kolejnej jaskini. Czy jest sens do niej? Do niej chyba jest sens zmierzać. W jednej jest zagadka, której jeszcze nie ogarniam. Może wam ją. To czy zagadkę to wam będę mogła pokazać? Aha, to jest zagadka. W sumie to taka czasóweczka. Trzeba zdążyć. No. Trzeba zdążyć. Ale tak jest lepiej, bo już postacie tutaj stoją. O. Ale już. Tam to nam się otworzyło.
I tutaj chyba będziemy mieć złotego kluczuszka, o ile dobrze pamiętam. Oczywiście wajchamy wajchę, która nam wysuwa ze ściany. Podstawki. Nie mamy kluczuszka. Możemy sobie stąd wyjść. Kolejna jaskinia, to już wam mogę powiedzieć od razu, że jest dość skomplikowaną jaskinią, że jak widzicie, potrzeba nam klucza. I klucz do kamiennych drzwi głęboko pod ziemią śpi. Idź tam, gdzie światło lśni, a ujrzysz otwarte drzwi. I teraz słuchajcie, motyw jest taki, jak widzicie, są dwie strzałki, fioletowa i żółta. No jak nie trudno się domyśleć, światło sugeruje strzałka żółta, więc idziemy tam, gdzie nam żółta strzałka wskazuje. Aktualnie pojawia się nam ona tutaj. Tu nam się pojawia fioletowa, którą się nie przejmujemy w żaden sposób. Idziemy dalej za żółtą, tak jak nam tutaj wskazują. To jest fioletowa. Fioletowej nie chcemy. Tu się nam powinna pojawiać się żółta. Trochę się za nimi nabiegałam, powiem szczerze. Jak widzicie, musimy iść na górę. I wam pokażę nazwę lokacji. Wichrowy czub. Dla fanów Hobbita. Czyli inaczej, fanom Hobbita wiadomo, że na Wichrowym Czubie znaczy ogólnie fanom trylogii Tolkiena rozgrywa się akcja z Władcy Pierścieni, bo to właśnie w tym miejscu Frodo zostaje raniony przez tych. Dzięki, kocia. Naprawdę dzięki. Tak, Frodo tutaj zostaje raniony. Dobra. Teraz ewidentnie strzałka wskazuje nam w dół. To też w dół się udamy. I tu miałam problem, bo... Nie wystarczy tutaj podejść. Krap, jak ja to wtedy zrobiłam? O, 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 tu nam się... To jest zła. Tej nie chcemy. O, nie, dobra, są. I bierzemy Filiego i kopiemy. W ten oto sposób wykopaliśmy sobie klucz, którym możemy sobie otworzyć wejście. No, open the door. I tu nam się przydadzą kamyczki. Teraz ja nie wiem, czy mam odpowiednią ilość czerwonych. Bałam się, że jeszcze nie. To po prostu będą niezbędne czerwone, zielone i niebieskie kamyszki. Dodatkowo u tego pana możemy sobie kupić zielone, który chce 40 lin. Teraz czy ja w ogóle tyle mam? Nie mam. O Boże, jaka to jest bieda. Czy bieda pod, że tak powiem, moim względem, bo... Zbieram sobie wszystko, to nie miałam z tym problemu. Obawiam się, że tego questa nie będziemy sobie mogli jeszcze zrobić. Dawaj mi Killiego. Ale wam pokażę, co należy zrobić i... Jakby ktoś kiedyś grał i, nie wiem, miał z tym problem, bo... Różni ludzie mają problemy z różnymi rzeczami. Tam to pokażę. Zresztą, no może... Może gdzieś tam po drodze nam się uda to wydobyć. Jak widzicie, tutaj jest niebieska twarzyczka i ten posąg chce od nas 20 niebieskich diamencików, którą możemy dać. On się wtedy zmienia na uśmiechnięty. Zapala się jedna z trzech. Nie mam tyle, oczywiście, że nie. No... Ty nie miałeś gdzie być, nie? Czy chcę sobie tutaj już te kryształki od razu nazbierać, bo mogą nam się przydać na przyszłość.
Musimy wsadzić 20 czerwonych, 20 zielonych, 20 niebieskich i wtedy nam się ta skrzyneczka otwiera i w niej znajduje się cudowny biały klocuszek. No dobra, na razie się stąd zabieramy. Idziemy dorwać mąta. Pokażę wam coś, co mnie osobiście bardzo rozwaliło. Wiem, udajemy się w zupełnie przeciwnym kierunku niż jest quest, wiem. Czy inaczej, niż nas wiedzie fabuła. Więc ogólnie będziemy napierdzielać się z trollami. By my beard. Will someone please trade something with me for this thing? All it does is create studs in a very pungent manner. My merchant's pride prevents me from simply throwing it away. So forge me a... Och, I don't know. A mithril giddy-up staff? That's a real thing, isn't it? Jasne. On gra na fujarce w ogóle, lol. Ale tak. O, w ogóle mogę sobie... Nie wiedziałam, że to mogę wykopać. Czajcie baza? Na świni. No cóż, nie każdy może mieć takiego mounta, jakiego sobie tylko wymarzył. Oczywiście na świni nie możemy jeździć wiecznie. Chodź, pofur. Tutaj musisz pozdobywać rzeczory, które mi są niezbędne do życia. Tutaj mamy kolejną zagadkę. Tutaj mamy zagadkę, która mnie rozwaliła. Trzeba poustawiać strzałki w pewnej kolejności. Gandalf. O, Gandalf tego od razu nie może zrobić. Kiedy wszystko starannie i dobrze przygotujesz, na własne oczy skarb ujrzysz, jak ci obiecuję. Twarda ziemia na dole na dobry początek. U góry jasne niebo dla małych orlątek. Zachód w lasy bujne niech obrodzi, a ognista góra niech kipi na wschodzie. Wytwórca drogowskazów. I naszym zadaniem jest chyba ustawienie strzałek. Tam jest jeszcze jedna taka niebieska i tam jest, jak widzicie, brązowa z tyłu. I tutaj są dodatkowe strzałki. Ja je ustawiam według tej rozpiski i niestety one mi się, że tak powiem, też nic się z nimi nie dzieje. Także może macie jakąś propozycję dla tych, którzy grali i może to ogarnęli. Znaczy chętnie bym usłyszał jakąś radę na ten temat. Tu mnie w ogóle nie było. Dobra. Może kiedy indziej. Bo dzisiaj mam naprawdę sporo do zrobienia. A ja sobie tutaj pozwalam na zwiedzanie, no ale ciężko jest nie pozwolić sobie na zwiedzanie, jak to wszystko tutaj aż kusi. Mam wrażenie, że jak wtrafię w ten mały fragment, to wtedy jest więcej niż... Znaczy, o, jest po prostu więcej. I wchodzimy do Bree. Tutaj mamy zadanie od... Leszony Kowala, która ma brodę. Husband insisted on going to this cave near Weathertop to mine materials for forging. He's a blacksmith, you see. But it's been Szczerze, nie udało mi się go znaleźć. Będę go musiała poszukać gdzieś tam sobie, już na trybie dowolnej rozgrywki. Tutaj nie wyjdziemy. Bierzemy sobie bagietki i marchewki. Tutaj będziemy mieć zadanie odbudowania pieca, znaczy kominka. Someone tried to burgle the house and obviously thought it would be a good idea to come down the chimney. The scoundrel didn't manage to take anything, but he managed to destroy the fireplace.
I'm not much good with my hands, so I'd be happy to pay someone to build me a new one. Zobaczymy, czy... 20, a nawet tych czerwonych nie mamy, 20. Tutaj mamy 30, no jak widzicie, brakuje nam tutaj składników. Dlatego myślę, że no to niestety będę sobie musiała robić u siebie na... prywatnym zapisie i to w trybie tam do tej rozgrywki, wiecie. Wolnej. Gdzieś tutaj jeszcze dostawaliśmy kwestiora. No, to jest po prostu miejsce, w którym sobie możemy zabrać rzeczy. Możemy sobie otworzyć te pozostałe bramy, tylko no... Wiecie co, jedną sobie otworzę, żeby mieć tam łatwiejsze wejścia z tamtej lokacji. Tu mam zejście, od razu wam mogę, znaczy mogę sobie pobiec tutaj, bo tutaj jest quest. My grandfather was the miner who found that Arkenstone in the depths of Erebor. Nie w grze. It's true. I'd like to be able to pass his miner's hat on as an heirloom. To be honest, any miner's hat would do. Who's to know? Ej, to jest zarąbiste, że on gra na tej fujarce. Słodkie to. Ale tak, mamy panu przynieść czapkę Krasnoluda. Znaczy czapkę górniczą, którą pewnie gdzieś tam sobie znajdziemy w kopalniach w dalszej części gry. Tam są bagietki na górze. Dobra, to już nie będziemy się z tym pierdzielić. Biegniemy już tutaj bardziej w stronę questa. Może nas świnia trochę podrzuci. Okej. Przyznam szczerze, tego się nie spodziewałam. Ale w porządku. Klejnociki koniecznie. Jak mam tak ładnie na hita zdjąć. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Jaskinie wam tutaj pokazałam, więc możemy się udać ku mostowi. Nie możemy się udać ku mostowi. Jest tutaj jeszcze jedna dość istotna lokacja, którą bym wam chciała pokazać. Właśnie, jeżeli ktoś narzeka, że no nie skupiam się tutaj na głównej fabule i coś tam sobie robię tak po prostu, no to... Cóż no, ja mówię, ja nie chcę tej gry tak brzydko mówiąc przelecieć, tylko... Nie chcę Gandalfa zamienić, mogę sobie chwilę go zamienić. No drugiego. Cóż, tutaj jak widzicie, ewidentnie starsze. Chcę wam również pokazać właśnie co ciekawsze lokacje, ale o tym już wam się mówiłam. A musimy poczekać, aż to zniknie. I otwieramy sobie przejście na drugą stronę. Tutaj tylko na szybko wskoczę na górę, aby wam pokazać miejsce zmiany. Dobra, to nie będę tutaj... Tam mówiłem, że zjeden ten niebieski klocek i on mnie kusi, ale... Już dobra. Tutaj możemy sobie wejść do menu, do głównej rozgrywki, zmienić lokację i tak dalej. Tam na górze wydobywamy, ale tego póki co nam nie będziemy na tym tracić czasu. Tylko lecimy w tą konkretną jaskinię. Już teraz się zastanawiam, czy dobrze to robię, że robię odcinek z tego i z tego, no ale w porządku. Dobra, aha, jest mi potrzebny młody.
Czekaj, co, że ja tego nie robiłam? Puść się i spróbuj od tej manki. Teraz się zastanawiam, czy nie muszę tutaj mieć... jakiegoś elfa, czy kogoś, kto łatwo się porusza po takich... bo ani się nim rozbujać nie mogę, ani za bardzo zaskoczyć. Dobra. To olewamy, idziemy tutaj. Tutaj nam będzie potrzebny dualin. Jak widzicie, mamy szachownicę. Oczywiście przeczytajmy sobie wskazówkę. Trzy kamienie zrzuć pod wodę, trzy się uniosą, sięgnij po nagrodę. Jak widzicie, tutaj mamy takie miejsca szare. I tam też musimy trzy takie klocki doprowadzić. Obrócimy sobie kamerę. Cyk. I pierwszy klocek nam się tam wyciągnął, tutaj nam się kolejny pojawił. Więc srób. Tu niestety postacie naszych kolegów będą nam niesamowicie przeszkadzać. Że oni się po prostu ustawiają na drodze tego klocka bardzo często. No i tutaj na końcu. Jest zopchane, tu wyjeżdża kolejny. I czas na ostatniego klocuszka. Tak. Tutaj już jest z nimi srogo. Bo nie mogą ogarnąć, że ja coś robię, nie? No po co? No i no, nie mogę sobie darować. Szybkiego, mam nadzieję, zbrania tych klejnocików. Okej. Widzicie, naprawdę się staram. Nie powiem, bo na tym etapie gry się miałam ponad 100 klocków więcej. Więc liczę na to, że docenicie. I tutaj możemy sobie kupić pierwszą postać. A właśnie, bo my Bombura nie kupiliśmy po drodze, kurde. Bombur tam jest przy kolesiu ze świnią. I w ten oto sposób mamy kolejny złoty klocuszek. No tutaj tak dobrze nie poszło. W ogóle bolej. Dobra, to już nic. Pytaliście się mnie również, co z przechodzeniem gry na 100%. Szczerze, na ten moment nie mam w planach, gdyż... po pierwsze tak, tu z wami mam serię. Tu przechodzę grę sama, że tak powiem, dla siebie, zbierając wszystko po drodze. Czy wszystko w miarę możliwości, oczywiście, tak. Nie wiem, czy później mi się będzie chciało po tych lokacjach przelecieć jeszcze po raz trzeci, aby mieć wszystkie postacie odblokowane i móc zebrać wszystko. Ale może kiedyś, kto wie. Ty mi się poczeka jeszcze chwilę, bo pan się idzie budować most. 24 minucie, no. No zabijecie. To czy cześć mnie zabije? No trudno. Jak się nie podoba, możecie nie oglądać. I'm afraid I have to disappoint you. I came out to fix the bridge, but I threw my back out as soon as I lifted the first piece. It's rather embarrassing, to be honest. If you're in a desperate hurry, you could always attempt to build it yourself. Oczywiście, że będę chciała wybudować to sama. Składników mi nie brakuje.
chociaż tyle. Słuchajcie, trochę doszłam do wprawy odnośnie władania. Tutaj pod tym względem przyciskami. Jeszcze mogę momentami dupy nie urywać, ale już jest lepiej niż było. Przyspieszmy to sobie. Bo możemy. Po pierwsze, ta. O, krap. Myślałam, że to... Dobra, ta. Nie... Co to jest? Krap. Wiedziałam, że przechwalę. Wiedziałam. Dobra. Nakrętka. Jak widzicie, już jest dużo lepiej. I w taki oto sposób mamy nasz most. You made that look like child's play. Now I feel even more embarrassed. But that's not important. What matters is you've restored the path into touch. Zbudowałem most. You did all the work. Bounce. I mamy kolejny klucuszek. Co po raz kolejny bardzo nas cieszy. Dochodzimy do orków. Was deserted, seeming in great haste, proved a mystery. Orków. It was certainly no small thing that destroyed the farmhouse. We camp here for the night. I think it would be wiser to move on. We could make for the Hidden Valley. I will not go near that place. We have a map. We cannot read. Lord Elrond could help us. Damn, dogada się z krasnoludami. I foszek foreveroszek w wykonaniu Gandalfa. Everything all right? Gandalf, where are you going? Cholera. Is he coming back? No powinien. Dorzucili nam tu Oriego. What's the matter? Trolls. Te trolle wyjątkowo paskudne. Znaczy, dobrze, że tak powiem, oddane pod tym względem. As our official burglar, we thought you might like to look into it. I'm not afraid. I'm up for it. Are you sure this is a good feeling? It's perfectly safe. We'll be right behind you. Mutton yesterday, mutton today, and blind. If it don't look like mutton. To jest oczywiście naszym zadaniem, jak widzicie. Na górze jest uwolnienie dwójki koni. Co nam chwilę zajmie. W ogóle to, co jest... Dziękuję ci, misiu, za dodatkowe tło dźwiękowe. To jest w ogóle najdziwniejsze w tej grze, możemy rozwalać rzeczy po drodze i oni na to zbytnio nie zwracają uwagi. Ale w porze. Na ptaszka już zwrócili uwagę. I oczywiście. Spoko. Just need to sprinkle a squirrel dung. Się podrapał po dupce. Gdzie mamy Bilbo? Tutaj mamy Bilbo. Bilbo jest jedną z postaci mających przy sobie wędkę. Więc możemy łowić. Ciągnij. I ciągnij. Mamy kraba. Więc go bierzemy i nim rzucamy. Żeby oczywiście troll z pochodnią się odsunął, i abyśmy mogli przejść dalej.
Po raz kolejny ja coś rozwalam. Random season i easy. Dobra, ale teraz nam się przyda. Ori. Tak, Misiu, dzięki po raz kolejny za efekty dźwiękowe. Poczekaj, aż skończę odcinek, to cię wypuszcza. W taki oto sposób pierwszy konik zostaje uwolniony. A trolle oczywiście dalej tego nie zauważyły. Tamten jak tam kicha, ja pierdzielę. Ziomek, chcesz tabletkę na alergię, to się z tą podzielę, nie? To oczywiście potrzebny nam jest... Aha, dobra. Brawo, Kina, nie to chcesz zrobić. Kina, chcesz zrobić kili, w chwili. Kopaj chwili. Bierze to. Celuj tam. Dorzucamy im jakiegoś kamyszka do zupy, bo... Dlaczego by nie? Kamyszek zawsze spoko. Jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości. Oczywiście po raz kolejny Ori. Score! Score! Ten to ma skilla. No, wio, koniec. Tak, zwracam uwagę na to, że owieczka płacze w grze, a na ciebie nie. To wy tu oglądajcie filmik, ja w tym czasie. Blimey! It's got arms and legs and everything! What is it? I'm a burger. Hobbit. They're hobbits? Can we cook him? Nope. We can try. Nope. Nie chcecie, chłopaki. You what? I said, drop him. Oj, chłopaku, życie ci niemiłe. Sorry. Oczywiście wiem, co robić. Dzięki temu schodzi nam na tym dużo mniej czasu, niż by schodziło normalnie. Jakaś super kaczka. Dobra, chłopaki. I sru. Pierwszy z głowy. Czas na drugiego. Quick time event. Dzięki tej grze nauczę się, gdzie jest co napadzie. To jest już szybsza wersja walki, tak? Bo tutaj po prostu weźmy quick time event i on dostaje w łeb i nie ma problem ze pszczółkami. Ze pszczółkami. A to już jest w ogóle dość łatwy motyw, chyba że akurat oberwiesz jakimś sianem. Sorry, to pad o blad. O! Za pierwszym razem. Aha. Dawaj jakiegoś ziomka. Bilbo. Wiem, że Bilbo się nie nadaje. Chodź. Nope, krap. Dobra, puść go. Mm.
Lay down your arms, or we'll whip his off. Bilbo! No! Po pierwsze, w Lego tak widać, że coś jest ze sobą połączone, w sensie jakieś dwie części, no? Ładnie nam się przysmażają. To jest rozwiązane troszeczkę inaczej niż w filmie, bo tutaj, jak widzicie, mamy Bombura z Filim Wolnych i naszym zadaniem jest uwolnienie krasnoludów, które zresztą widzicie na ekranie aktualnie. Łapcie to. Czyli oczywiście zarąbał sobie zawieszkę. Możemy sobie kolejnego wykopać. Mam go z głowy. Bierzemy wajchę i wajchujemy. Easy tam, easy. Dobra, teraz możemy zgarnąć łuk. Pierwszy mamy zestawik. Dodatkowo sobie możemy zapisać grę. Okej, i... Podejdźmy bliżej. I teraz... Aha! Brawo, ja! Zależnione od materiałów, które posiadam aktualnie, ale mogę się też mylić. Co to jest? To jest to. Dobra. Teraz idzie to. Budujemy na przyspieszeniu. Cyk. 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 Taka bardzo prosta konstrukcja. W 3 sekundy do sklejenia, wiadomo. I... Aha, to jest to, dobra. I deseczka, nie ta z góry, ta. Mamy gotową konstrukcję. Teraz oczywiście naszym zadaniem będzie zebrać... Gdzie jest łuk? Aha, już... Dobra. Co? Dzień dobry panom. Widzicie, gdybym robiła samą fabułę, odcinek był przed niecałe 20 minut. Panowie są wolni. I w taki oto sposób kończymy kolejny rozdział. Pieczeń barania. Mamy mini zestaw. Mamy odblokowane nowe lokacje. Mamy kolejny klutuszek.
kontynuujemy tryb fabularny, przechodzimy sobie troszeczkę dalej. Teraz naszym zadaniem będzie odnalezienie jaskini troli. Tak w ramach spoilera. They could not have moved in daylight. There must be a cave nearby. Zruszamy wesoła kompania. Pombury. Ale jest słodki to. Po prostu nie mam pytań. Dobra. W taki oto sposób przy naszych trzech nowych kolegach, którzy aktualnie są dość mało rozmowni, kończymy sobie dzisiejszy odcinek. Zapraszam was już na kolejny, który będzie troszkę krótszy. A teraz to już komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę miedziane, pozdrawiam was kino, trzymajcie się, cześć! A i kolejny odcinek, najprawdopodobniej już w sobotę, cześć!